Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Novalands. Kochani, zapewne wiele osób z was zna gry typu Factorio i Forager, gdzie musimy właśnie usprawniać swoją automatyzację, zbierać surowce i po prostu rozwijać nasze przetwórstwo, że tak powiem. No i właśnie Novalands jest takim tytułem, który po prostu daje nam możliwości zbudowanie naszego domu na odległej planecie przy użyciu właśnie tej automatyzacji. Gra bardzo, ale to bardzo mi przypomina Foragera, którego naprawdę no, mocno lubię. Naprawdę sporo godzin nad nim spędziłem. Na samym Switchu mam go za 40 godzin. I to wiecie, tak w sumie no, grając wieczorami tylko. Nie za długo, ewentualnie w pracy. Ale no właśnie, typ gry mi bardzo właśnie podchodzi, gdzie widzę, że te nasze fabryki coraz lepiej działają. No i co? I moi drodzy, ta gra w sumie była na Early Accessie dosyć sporo. I 26 czerwca, z tego co pamiętam, dobrze mówię? Chyba 26 czerwca, tak. Nie, 22 czerwca, przepraszam. Okłamałem. Ogólnie gra wyszła już z Early Accessu, ma 1.0 wersję, nawet ponad 1.0, teraz jest 1.0.18 nawet, czyli już z poprawkami, jakimiś bug update'ami, więc stwierdziłem, że to jest właśnie chyba czas, żeby ją nagrać. Nie chciałem nagrywać jej w Early Accessie, bo widziałem, że no nie było tam za dużo tego wszystkiego, a ja nie lubię być ograniczony, więc dopiero teraz to nagrywam. To jeszcze mam powiedzieć o tej grze. Ogólnie producent to jest Behemoth, wydawca Hyperthrone Digital. Ale to wam pewnie nic nie powie, tak samo jak i mi. Co jest w dodatkach? W dodatkach nie mam nic, mam jakiś kod, żeby odkryć skrytą skórkę, aha. Jakieś kody. Być może, jeżeli kupimy jakąś lepszą wersję, nie wiem, czy na Kickstarterze, czy coś w tym stylu, pewnie każdy dostaje jakiś tam własny kod. Nie wiem, nie jestem pewien. Ale bez zbędnego gadania, po prostu wybierzmy sobie świat. Weźmy sobie nowy. Skórka może być ta pierwsza. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Lecimy. Lecimy. No i właśnie, rozbiliśmy się na jakiejś obcej planecie, w OSD, żeby chodzić prawie, żeby wydobywać surowce. No i gra jest w języku polskim, co mnie też bardzo, bardzo cieszy, że coraz więcej tych gier jest właśnie w języku polskim. Może to nie mini randce, nic z tych rzeczy, ale może być ciekawe. Właśnie, jeszcze, co jest bardzo ciekawego, bo ja o tej grze troszeczkę sobie poczytałem, mamy tutaj coś takiego jak system tlenu. System tlenu, który nam się zużywa, gdy jedziemy na innych planetach, w sensie na tych innych polach, bo to jest nasze takie pierwotne pole, ale również będziemy sobie odkrywać inne. Jak dokładnie? Nie wiem, przekonam się razem z wami zapewne. No ale dobra, zbieramy trochę tego kamienia, zbieramy trochę drewna. I tu coś możemy sobie wybudować, na pewno. Ekran gracza, co to jest ekran gracza? Wyspa lądowania, bot pracujący 0, kolekcja. No i tutaj naprawdę to okienko wygląda identycznie jak w Foragerze, gdzie mamy wyposażenie, oznaki i relikwie. 100%, 1 do 1, naprawdę. 1 do 1. Tylko tutaj jeszcze mamy jakieś drzewka badawcze, umiejętności, wyzwania i no i wyspy jak w Foragerze. Jak w Foragerze. Foragerze. Forager. Na Switchu jest mega zwalony ten Forager, naprawdę. Jak na PC-cie to jeszcze cię mogę, ale na Switchu jest porażka. Dobra, widzę, że mamy tu różne achievementy, wyzwania, które możemy sobie ogarnąć, ale to może nie teraz. Produkcja. Piec wykorzystuje ciepło do przekształcenia materiałów w bardziej zaawansowane. Myślę, że na razie możemy sobie to tu zbudować, nawet nie zauważyłem, co on potrzebuje. Co on potrzebuje? No i mamy pierwsze surowce. To jest pewnie jakaś... Obstawiam, że to miedź może być, chociaż miedź jest ruda. Żelazo. No żelazo też tak nie wygląda. Żelazo pomarańczowe. Wręcz czerwone niekiedy.
Czy mamy coś takiego tutaj jak jedzonko? Potrzebujemy tu jeść. W ogóle nawet ten pasek jest zerżnięty z pereczy. Wow, też coś jest. Dzień dobry. Cześć, mam na imię Kamila. Jak tam lądowanie? Moje nie było takie złe, ale pod koniec alarmy kapsuły powariowały. A co, w ogóle piękna jesteś. Cieszę się, że nic nam się nie stało. Wyobraź sobie, ile lat świetnych jest z najbliższego szpitala. No dobrze, ruszam na pobliską wyspę. Widziałam tę osadę w budowie. Przyjdź do mnie później. Juuu, i poleciała. Oj, to możemy zniszczyć. To możemy zniszczyć. Kici, kici, taś, taś. W ogóle ten odcinek zapewne dzisiaj będzie pewnie znów... znów opóźniony. Pewnie na jakąś 18-19. Znaczy, na 18 było normalnie. Na 19 albo 20 nawet. Z jakiego powodu? Z takiego, że Shiro sobie wczoraj z Discordami posiedział dosyć długo, bo siedzieliśmy do 5 nad ranem i wstałem dzisiaj o godzinie, żeby wam nie skłamać. 12 czy 13? 13 nawet. No, więc tak, Shiro oczywiście musiał odespać. Węgiel drzewny, cegła modularna. No dawaj ten węgiel. No. To i to idzie? To nie idzie. Trzeba trzech patyków? Połowa? Nie. No. A, trzeba wyjść z tego, okej. Wiele wyjaśnia. Jagoda. Można jeść, można jeść. Tutaj jedzenie. Odnawienie zdrowia. Odnawianko zdrowia. Dobra, co my tam dalej mamy? No my tam dalej mamy. To są chyba tylko i wyłącznie piece. Użytkowe. Generator tlenu. Przekształca wodę w tlen zdatny do oddychania. No właśnie. A co on w ogóle potrzebował? 6 cegieł modularnych i jedno żelazo. Znajdź wodę do przekształcenia w tlen. No myślę, że to nie jest problem. Jest na maksa. Tylko nie widzę, żeby. My nie mieliśmy tlenu wcześniej, czy jak? Nie rozumiem. Ale. Damy radę. Dobra, badania. Stacja badawcza. Potrzebujemy cegieł do tego. Szkoda, że tu nie mamy tego odblokowanego. Rozumiem, że to dopiero sobie odblokujemy, jak będziemy sobie robić badanka. Jak będziemy robić badanka? Co my tam potrzebujemy do tych cegiełek? Kamień i węgiel drzewny. No to niech sobie to od razu poleci do końca już. Nie wiem, czy ja z tego sobie nie wydobędę przy okazji tych cegieł. Dobra. Give me shelter. Dobra, lecimy. No dobra, mamy 10 cegieł. Mamy 10 cegieł, ale jeszcze dwóch nam brakuje. Shit. Ale my chyba to nawet nie przejrzeliśmy jeszcze do końca tej wyspy. Dałoby się zrobić chyba drugi pies przy okazji, żeby cały czas przekształcać to drewno na węgiel. Może to nie byłoby głupie. Które ile tych cegieł dropi z tego? Patrzcie, 4, 5. Było pokazane, ile cegieł leci? Chyba nie. Nie, 6 nawet leci, wow, pokazuje. No i dobra, co my tu mamy? 20 cegieł, żeby odblokować produkcję masową żelaza i miedzi. Może być. Lecimy z tym koksem. Ale tak, na pewno sobie zrobimy teraz kolejny piecyk, o ile nas będzie stać za chwilę. O ile nas będzie stać. Pyk. Kamyczki. To wiecie co? Ja kamyczków chyba nawet mam sporo. Tylko problemem nie jest to, że nie mamy kamyczków, tylko to, że nie mamy miejsca. Zgadłem czy nie zgadłem? No zgadłem. Dobra, kolejny piecyk. W ogóle przydałoby się zrobić tutaj właśnie jakieś inne miejsce
mogę to rozwalić? Mogę, rozmontowywanie. Milusiu. Nawet bym zrobił więcej tych pieców. Pytanie, czy ja potem będę miał na tyle dużo czasu, żeby to sobie poogarniać, pouzupełnić, bo wiecie, no drewno tam jeszcze może jako tak damy radę, ale ten kamień się długo wydobywa. Ten kamień długo się wydobywa. Dobra, jedno. No nie, nie chciałem tego. Chociaż to drewno też się długo wydobywa. To drewno też się długo wydobywa, wcale nie jest tak szybko, jak myślałem. O, cztery piece, to myślę, że wystarczająca ilość, żeby coś poogarniać sobie. No i cegiełki również lecą. Kamyczek już możemy włożyć. W ogóle tutaj nawet, wiecie co, zrobimy to inaczej troszeczkę. Dodamy sobie drewienko. I tu w dwóch miejscach niech się wydobywa węgiel drzewny, a tam będą cegły. Tutaj cegły miały być. A ty czemu nie chcesz? Poszkawalnąłeś? Zepsuło się. Zepsuło się. Nie mogę. Pierwszy glitch i to po jakichś 5 minutach gry. Ale naprawiło się. Na szczęście się naprawiło. Dobra. Na szczęście się naprawiło. No potrzebujemy tej automatyzacji definitywnie już w tej chwili nawet. Bo brakuje jednak... Mamy z jednej parę rąk do pracy, żeby wydobywać ten kamień albo drewno. A żeby ktoś to po prostu wsadzał nawet, wiecie, do tych piecy. No ale XP lecą, zaraz złapiemy sobie level nawet. Nawet levelek będzie. Jesteś teraz na poziomie drugim. Wow! Wow, wow, wow. 21. 12. W ogóle nie mamy teraz patyczków. No i możemy zrobić produkcję masową pierwszą. Zbadajmy sobie to. Nowy przepis. Sztabka żelaza. Czysta forma żelaza i czysta forma miedzi. Automatization. Potrzebujemy dwóch sztabek żelaza. Bot zbieracz. Bot, który może być skonfigurowany do zbierania zasobów. Okej. Oraz depozyt. Niezbędnik odkrywcy. Radar. Służy do odkrywania nowych biomów w pobliżu. Kół warsztatowy służy do produkcji ważnych materiałów takich jak poty i apteczki. Apteczka błyskawicznie leczy twoje rany. Pesak odrzutowy. To skacz dookoła, przeskakując między wyspami. Może nie być głupie. To może nie być głupie. Co potrzebujemy do przepalenia na przykład sztabki żelaza? W sumie niedużo. W sumie niedużo. Ktoś mnie chrypko łapie. Niedobrze. Niedobrze. I się cieszcie, że wy nie słyszeliście tego krzyku gotowego pawiana. Ale bym krzyknął. Może wystarczy, się napije. Dobra, ale tak, mamy tu umiejętności, mamy tu umiejki, boty zbierające teraz wydobywają 20% szybciej, to nie może nie być głupie. Oksygenator teraz używa water 15% bardziej efektywnie. Piece działają teraz 25% szybciej. Zdobądź 25% więcej doświadczenia za wydobywanie minerałów. Może nie być głupie, aczkolwiek... Te boty też nie są złe. I can breathe. Kurczę, no nie wiem. Geolog w sumie też nie jest zły. Dobra, bierzemy geologa. Myślę, że do botów tam jeszcze trochę brakuje. A może level zdobędziemy przy okazji. Ja cię mogę uzupełnić. Czekaj, ty jesteś badaniem, to nie. Tutaj można uzupełnić, o. Tylko tak. Brakuje nam trochę miejsca w ekwipunku i to mnie martwi.
To mnie troszkę martwi. Gałązek mamy sporo. Dobra, co my tam dalej w produkcji możemy zrobić? Tam coś chyba chodzi. Nie. A, no właśnie, jest piesiaczek. Piesiaczek i przyjaciele. Na razie nie bierzemy tych żadnych skałek, czy tych cegiełek. Wydaje mi się, że to na razie nie jest potrzebne. Dobra, połowa. Damy tu połowa i połowa połowy. Idzie tu. Może być, może być. Dajemy sobie dalej. Dwie sztabki mamy. Automatization. Bierzemy to. Dobra, antena, nowy budynek służy do konfigurowania i zarządzania botami na jednej wyspie. Bot, który może być skonfigurowany do zbierania zasobów. Przepis wykonywany w warsztacie, czyli musimy jeszcze warsztat ogarnąć. No to i tak nam brakuje trochę. I tak nam troszkę brakuje. Ale powoli już zaczynamy wkraczać w fazę automatyzacji. Że akurat poziom zdobędziemy na te boty, żeby zbierały trochę szybciej. Ta świnka w ogóle wydobywa surowce. I zjada surowce, o ty mendo. Chyba nie mogę kłóc. Oh no! Zabierę ci wszystko. Haha, moje. Taki stealer. Obstawiam, że te boty będą bardzo działać podobnie jak ta świnia. Już ja cię okradnę znów. Haha, moje. Okradłem świnie. Ale jestem świnia. Dobra, co ja bym zjadł na razie, to jedzonko, no bo nam nie jest potrzebne. Nam nie jest to jedzonko teraz potrzebne. Dobra, zjadłeś to zjadłeś. Twój problem. Uzupełniamy, co tam z tą logistyką? Antena. Myślę, że jak najbardziej możemy to postawić. Okej, mamy trzy chyba miejsca na boty. Miejsce na boty. Dobra, mamy kolejną sztabkę. Idziemy sobie zrobić badanie na niezbędnik odkrywcy. Dobra, radar. Tu warsztatowa apteczka. Świetnie. Gdzie jest stół warsztatowy? Tutaj jest. Fajne, oddaj to. Ta świnia się zawzięła na te krzaki, no. Ludki zabiorę. Mówiłem. Dobra, poziom zaraz kolejny odejdzie nam, tu pięknie. Nie, świnia idzie. Świnia, zostaw to. No, definitywnie szło do tego targetu. Żarłoczna ta świnia. I nie ma. Nie ma i nie będzie. On gdzieś na dole jest bliżej. Dobra, myślę, że na razie to wystarczy. Żelaza trochę mamy, świnia tam się nam delikatnie mówiąc panoszy. Już nie ma drewna. No, wywaliła się chyba. Gdzie ta świnia wywaliła i ten głupi rej rozwaliła.
Dobra, robimy stół warsztatowy. Tutaj gdzieś na dole może? Gdzieś tu może być. Nie przeszkadza nam to. Co my tu mamy? Mamy pierwszego bota zbieracza. Bot, który może być skonfigurowany do zbierania zasobów. Bierzemy cię. Dzień dobry. I rozumiem, że tak. Bota możemy włączyć tutaj. Zbieranie. Martwych świń to my nie chcemy na razie, bo ich nie mamy. Myślę, że możemy zbierać drewno. On sobie tutaj to zbiera ładnie. Zaraz zrobimy sobie kolejnego zbieracza do kamieni i do żelaza. Jesteśmy na poziomie trzecim, dobra. I tak, myślę, że bez problemu możemy sobie teraz właśnie zwiększyć boty zbierające. Teraz wydobywają 20% szybciej. Myślę, że to może być spoko. Teraz na skalnej wyspie można znaleźć duże głazy kamienia, rudy żelaza i rudy miedzi. To też jest spoko, ale na razie nie. Krzewy gałązkowe... na razie nam to jest niepotrzebne. Boty mają być szybsze. No i trochę szybciej chyba to robią nawet. Trochę szybciej to nawet chyba robią. Czy my na przykład możemy dostarczać tutaj z miejsca? Chyba nie. Tutaj przepis? A, dobra, my to dajemy tutaj po prostu 38. Niech będzie tak. I też 38. I 13. To nam tu świnia weźle to wszystko, menda jedna. Ta świnia. Dobra, musimy jeszcze zrobić, kochani, z pewnością. Kolejnego bota? Nie. Nie kolejnego bota. Pecek odrzutowy. To też może nie będzie głupie, ale to za chwilę. Potrzebujemy zrobić radar. Bo to chyba jest teraz dla nas taki w sumie delikatny core. Ewentualnie może depozyt. Depozyt może też nie jest głupi. Tutaj w ogóle na razie możemy się nawet pofatygować, ile tu jest miedzi i żelaza, przepraszam. 10, dobra, niech będzie 10. 14, tutaj zmieniamy sobie na sztabki żelaza kolejne. Włóżmy to w ten sposób i niech to się ładnie przepala. Będziemy mieć szybciej żelazo. Jak powiedziałem, sztabki miedzi przed chwilą, nie wiem. Nie jestem pewny. Ale tak, depozyt by się naprawdę przydał, bo no, te stworki nasze, te boty, wszystko rozwalają i ta świnia nam chodzi i zżera. Wszystko. Dobra, to już będzie druga sztabka miedzi. Może byśmy zrobili kolejnego bota? Nie. Na razie się wstrzymujemy i robimy radar. Dobra, zróbmy radar. W sumie już, jakby nie patrzeć, boty mamy, czy jednego bota mamy, a radaru jeszcze nie widzieliście. Bo musimy trochę tlen zainwestować, bo widzę, że go jest coraz mniej. Jest go chyba coraz mniej. No świnia, spierdzielaj. Czemu ja cię nie mogę utłuc? Czemu ja tego prosiaczka nie mogę utłuc? El deposito. Where are you? Deposit. Badanie. Pierwsze. Gdzie jest teraz deposito? Tu jest deposito. Można na razie tu kłaść. I tak, to... Nie to. To... I starczy. Albo nie. Rozumiem, że tego się nie da w ten sposób brać. Co ty robisz? Przyjaciel. A, dostarczane do strefy tej. No i gitara. On teraz będzie sobie tu dostarczał to wszystko.
Weźmy połowę. 3. 4. Milusio, milusio, milusio. Bocik sobie lata. Bocik teraz sobie lata. Świnia teraz wali kupy. No świetnie, ale w krzakach, no wiesz co? Zwierzęca kupa. Gdzie jest opcja zjedz? Gdzie jest opcja zjedz? Dajcie mi tego tlenu. Ten tlen się przyda. Nie chcę kupy na razie. Nie chcę kupy. Dobra, mamy 3. Mamy 3. Teraz możemy zrobić sobie w teorii antenę. Radar i antenę. Tylko widzę, że my nie mamy już cegły modularnej. No to ładnie. Leci kolejny piec. Cegła modularna. Lecisz. Dobra, świnka nam już nie zżera tutaj, więc na szczęście. Wszystko jest ładnie, pięknie. Wszystko jest ładnie, pięknie. Dobra, mamy cegiełkę modularną, świetnie. O to chodziło. Robimy radar. Robimy radar. No ja wiem, że na razie taki pierdolnik zrobiłem, jeżeli chodzi o te wszystkie budynki. Ale tak musi być na razie. Chyba nam kupę zabrało? Nie. Weźmy tą kupę, może tu wywalmy. Weźmy tą kupę, może tu wywalmy. Kupa tu. Tego nie mogę wziąć, okej. Okay. Nie mogę tego wziąć. RL Radarro. Odblokuj. Plastik, mieć. To wygląda jak jakaś super stal z Foragera. No i tutaj to samo. Dobra. Pięknięte to pięknięte. Teraz potrzebujemy jednej sztabki, żeby budować plecak odrzutowy. Bo rozumiem, że inaczej nie przejdziemy tam. A gdzie ja mogę ten sprzęt zrobić? Świetnie. Ja już go mam. A, już go mam. Wow. Nowa mapa. Mieć. Mamy mieć. Mieć czy nie mieć? O, to jest pytanie. Co tu się dzieje? Au, wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Tam tlen spada. Siemanko. Cześć. Moje lądowanie było okropne. Wciąż kręci mi się w głowie. O ile dobrze pamiętam, mam na imię Armando. Gdyby wam by dołączyć do zespołu. Misja musi trwać. Moje obowiązki? Pilnować, by narzędzia załogi były w świetnym stanie. Widzę, że posiadasz ekstraktor. Proszę cię o poproszę cię o potrzebne mi zasoby. Stworzymy świetny zespół. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Zanim pójdziesz, chcę ci coś dać. Pomoże ci połączyć się z botem. Śmiało, spróbuj. Jakim kurde botem? Link do osobistego bota. Podłącza bota do siebie, aby pracował u twojego boku. Wow. Ciekawie. Kolejne stworki. Ciekawe, czy są agresywne. Ciekawe, czy są agresywne. Chyba nie. Dobra, trochę powietrza jest. Tylko tak, bo tu nam gra powiedziała, że możemy się podłączyć do bota. Jak ja się chcę do ciebie podłączyć, panie bocie? Bot zbieracz, zbieranie, dostarczanie do mnie się nie da. To co mnie oszukujecie? Ekran gracza, umiejętności. Wow, kolejne umiejętności mamy. Boty logistyczne teraz poruszają się o 50% szybciej. Boty mają teraz dwa razy więcej punktów zdrowia, to nas nie interesuje. Dodatkowo istotna bota dla anteny. Znaczy, istotna bota dla anteny bota, okej. To może nie byłoby głupie teraz wziąć sobie gorące cegły. Boty zbieracze pozyskują teraz o 100% więcej zasobów podczas ekstrakcji, też nie jest głupie. Ale chyba tak, chyba weźmiemy na razie to. Na razie chyba to. No i git.
No i git. Myślę, że to jest pora na kolejne boty. To jest definitywnie pora na kolejne boty. Co robimy? Raz i dwa. I nie byłoby też głupie, żeby sobie zrobić tego prywatnego robocika. Zdjęcie połowy pozycji, aktywuj. No i to jest mój prywatny bocik, rozumiem, tak? Dobra, gąski już mamy, to teraz możemy zacząć zbierać. No. Możesz to oddać? Dobra, wyzwanie ukończone, świetnie. Okej. I tu będzie zbieranie właśnie. Chyba to nie mogę zebrać. A, i to jest jego slot, okej. To jest jego slot. Dobrze wiedzieć, niech to sobie tutaj leży. To jeszcze jednego robocika robimy. Jeszcze jednego robocika robimy i tutaj go sobie włożymy w wolne miejsce kolejne. Tylko co on ma zbierać? Miedź już mamy. Może tlen? Może ten tlen nie byłby głupi? Tylko tak, czy my możemy to dostarczać? Nie możemy tego dostarczać, więc dobra, tlenu na razie nie zbieraj. Ty to w ogóle masz tutaj dostarczać, przyjacielu. A co ty robisz? Czemu tutaj jest tak? Miało być inaczej. Miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. To ty zbieraj kamyczki. No i mamy 4 boty. Automatyzacja w re. Automatyzacja w re. Połowa niech będzie tu. Połowa niech będzie tu. Połowa tu. I połowa tu. Tu kolejne. Połowa pyk i połowa pyk. Widzę, że wątek powoli zaczyna brakować. No to nie szkodzi. Mamy tego sporo. Mamy tego sporo. 62 już. No i pięknie. No i pięknie. Dobra, kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to będzie tak, automatyzacja 2. Rozumiem, że to są boty logistyczne, boty, które dostarczają zasoby do budynków, gdy te ich potrzebują. I wtedy byłby sens zrobienia kolejnego slotu w naszych... Ojejku, przepraszam. Kawa mi się delikatnie wylała. Wtedy jest sens, że tak powiem, robienia kolejnego slotu w naszej antenie. Dzięki temu... To też nie jest głupie. Dzięki temu po prostu będziemy mogli sobie dostarczyć to do piecu. I to idziemy po miedziuchę. Idziemy po miedziuchę. No i to szybciej... Szybciej zbiera. Fajne. Taki robocik nie jest zły. Tlenu też sobie zbierzemy. Trochę tlenu też sobie zbierzemy. To się nie da zebrać. Oh no! Oh no! Nie ma tlenu! Ups. Prawie padliśmy. Prawie padliśmy. Pożywne jajko. Wiedzmy to, co dodaje. Nic nie wygląda. Nic jak zwykle. Prawie padliśmy przez brak tlenu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to przez brak tlenu było. Naładujmy tym grajdą. Trochę tego tlenu teraz mamy. Mam nadzieję tylko, że ten ekwipunek będzie dało się zwiększyć, bo jeżeli to będzie tak non-stop, to nie wróżę sobie świetlonej przyszłości.
Dobra. Myślę, że to jest pora, żeby zrobić jeszcze kolejny piec. Bo jak widać, ich jest coraz więcej potrzeba. Mogę go zrobić gdzieś tu. Połowę sobie weźmy. Czego ci brakuje? Niczego ci nie brakuje, nie oszukuj. Nie oszukuj. Dobra, miedziucha. Połowa leci tu. Dobra, możemy tutaj całe nawet masz. I połowa leci tu, i połowa leci tu. I są szczepki miedzi, dobra. Fajno. Fajno, fajno. Kolejna kupa. Po co mnie kupa? Dobra, chodźmy jeszcze po tą miedź. Chodźmy po tą miedź, bo się może przydać. Jest znów kupa. Nie chcę kupy. Ten też się przy okazji zbierze, bo ten może być przydatny. W ogóle muzyka przestała chyba grać. Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy. Dobra, trochę tlenu mamy. Miedzi trochę też mamy. Już. Nie płakaj. No i mamy pierwszą miedź, dobra. Mieć czy nie mieć, oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Dobra, trochę cegiełek tu potrzeba, możemy sobie zrobić kolejne schowki. Sorry, to możemy dać tu. W ogóle to możemy dać tutaj. To możemy zabrać stąd, bo to jest niepotrzebne. Tu możemy dać jeszcze przepalone rzeczy, typu właśnie cegły. Elegancja Francja. No i dobra. Max jest tyle. To już będziemy mieć 4 sztabki miedzi. Ej, to my zaraz sobie to zrobimy, jak dobrze wyjdzie. Tylko tak, jeszcze będę chciał na pewno zmienić tutaj dostarczanie na to miejsce, na to składowisko. Możemy dać tlen. Możemy dać tlen. No i naprawdę, automatyzacja coraz bardziej się pięknie nam rozwija. Naprawdę bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Trochę tlenu. Czekam przy okazji tej miedzi, gdzie mam na dole. Bierzemy. Jestem skakał na tym rzepaku jak pojebany. Teraz będę skakał jak pojebany. Dobra, dawaj tego tlenka. Tego też, no i już niestety nam kończy tlenno. Już nie panikuj. Jaki panikasz. No tam zabrakło nam niestety węgla. Ale dobra, mamy już chyba wystarczającą ilość materiałów, żeby sobie zrobić w końcu to, co chcieliśmy. Wszystko zostawimy, kamyczki też możemy zostawić. Ale nie chciałem tego, chciałem to. Automatyzacja, badanie. I bot bojowy oraz bot logistyczny. No. Logistyczny potrzebuje jeszcze do tego
cegieł modułowych. No i jak to będzie teraz działać? Tylko tak, mamy level kolejny i sobie z pewnością dodamy teraz z kolejnego linka. Dodatkowy slot na bota dla anteny bota. Gitara. Tu będzie drugi jeszcze. Też sobie weźmiemy, na pewno. No i mamy wolny slocik. Wolny slocik, gdzie sobie oczywiście weźmiemy bota logistycznego. Priorytety dostawy wody do generatorów tlenu, paliwo generatorów, prowadzić zasoby, sadzić, podlewać, no wszystko możesz. Nie mogę tego, okej. Okay. Zobaczymy, jak on teraz będzie działał. Działa. Trochę szybszy by mógł być. No i tak nie ma tragedii. Powiem szczerze. Myślałem, że będzie gorszy. Dodatkowo, możemy sobie na pewno odkryć kolejną wyspę. I zaraz nawet jeszcze jedną. W ogóle zobaczcie. Żelazo miedź, a nie, chyba tylko tyle. No to nie, szału nie ma, dupy nie urywa. Zajęte, nie ma miejsca. I to też możemy wziąć, niech one sobie to zbierają. No trochę mu pomożemy. No, i teraz się trochę tego miejsca zrobiło. Dodatkowo jeszcze teraz możemy sobie samą miedziuchę tu odkryć. O! No, i o to chodziło. Co my tu mamy? Kim ty jesteś? Witaj, wiedziałam, że przyjdziesz. Jak? Widziałam, jak spadła twoja kapsuła, oczywiście. Nie nazwałabym tego subtelnym wejściem. Mam na imię Emilia, tak przy okazji. Fajnie, miło. Wiesz co? Myślę, że mogłabyś mi pomóc z moim przepisem na gulasz. Oto czego potrzebuję. Jagody w ilości 12. Mówię o tych, które rosną na krzewach jagodowych. Jeśli spełnisz moją prośbę, zdradzę ci sekret tej wyspy. Fajno. A tam jest jeszcze jedna osoba. Kamila. O, to ta, co nam miała tam pomagać. Potrzebuję trochę materiałów, żeby urządzić cały mój warsztat. Czy mógłbyś mi przynieść 20 cegieł modułowych i 2 sztabki żelaza? Mógłbym, nawet nie wiem, czy tego nie mam. Nie mam. Cegły mam. Bo zbieracz, nie. Ciebie nie chcemy ruszać, ale myślę, że będziemy mieć te surowce. Były 2 cegły modułowe, tak? 2 sztabki? Chyba tak. I voilà. Dzięki. Myślę, że to jest więcej niż wystarczające. Zobaczmy, co mogę zrobić. No i masz warsztat. Dobra. Pracuję z najcięższym młotkiem i najdelikatniejszymi... Pracuję z najcięższym młotkiem i najdelikatniejszym spawem. Co masz dla mnie tym razem? Ej, chciałem zobaczyć. I tu możemy sobie ulepszać rzeczy. Większy ekwipunek. Wow. Zwiększa swoją szybkość. Wysokiej jakości buty. Pojemność tlenowa kombinezonu. No. W końcu. Co to jest? What? Nie wiem, co to jest. Tak, to damy radę zrobić, Fajnie, podoba mi się. Robi się coraz ciekawiej. Ten bot nam trochę nie wyrabia z tego, co widzę. Trochę nam nie wyrabia. No ale to nic. I tak go lubimy. 5 sztabek tam by chyba było, nawet 5 potrzeba.
O, ale to myślę, że sobie poogarniamy już, moi drodzy, w następnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy z pewnością, myślę, że jeszcze nie jednym odcinku z Nova Island. Dobrze powiedziałem? Nova Island? Tak, Nova Lands, nie Nova Island. No dobra, jeszcze ogarnijmy ciebie. Oho, oho, czerwona włosa. To po włosy. O, dobra, ty nie masz w ogóle włosów. Sasza jest tutaj, nie musisz się już o mnie martwić. Nic mi nie jest, nie mam nawet zadrapania. Olśniewające, powiedziałabym. Powiedziałbym. Zostałem to facet. Chyba. Dobra, nie wiem co to jest. Zostałem wysłany do pomocy z osobistej opieki, jak garnitury, ubrania, nawet fryzury? Wszystko dla dobrego pomocy załogi, okej. Okay. Udam się na wyspę, na której jest więcej ludzi. Przyjdź do mnie. Myślę, że będziesz potrzebował kilku przysług od... ciebie, zanim zacznę pracować. Dobra. Shiro, niech się nauczy czytać w końcu. Zbieramy to. Dobra, moi drodzy, ale jeszcze raz mówię, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej!